poniedziałek radni, którzy zasiadają w Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu, Zarząd Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przedstawiciele prezydenta Radomia oraz prezesi klubów sportowych dyskutowali o ulgach, z których do tej pory korzystały radomskie drużyny. Cała sprawa ma związek z uchwalonym w ubiegłym tygodniu budżetem Radomia na 2018 rok i poprawkami, które wprowadzili radni opozycji. Zdaniem władz Radomia, radnych Platformy Obywatelskiej oraz zarządu spółki MOSiR, wprowadzone zmiany doprowadzą do tego, że kluby zapłacą kilka razy więcej za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. To będzie problem dla małych klubów przede wszystkim, kiedy te dotacje albo zmniejszona ilość odpłatności za korzystanie z obiektów będzie w sposób znaczący w ich budżetach. Chciałbym przypomnieć, że większość z tych obiektów to korzystają dzieci i młodzież i te kluby, te stowarzyszenia są dla nas najważniejsze. Podobne zdanie na ten temat ma Grzegorz Janduła, prezes MOSiR-u. Ja odbieram to jako krzywdę klubom i zrobienie na złość prezydentowi. Radni, którzy obcięli nam fundusze, dobrze wiedzieli, z czego obcinają, prawda? I tłumaczenie teraz, żeby wyjść z twarzą, że oni nam dołożą pod koniec roku, to jest to kompletna bzdura. Jednak z taką opinią nie zgadza się Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu. Panowie pomylili konia z koniakiem. No, w grudniu prezydent straszył nauczycieli, że nie wezmą pensji, pensje wzięli, nauczyciele bez problemów. Dzisiaj przedstawiciele pana prezydenta straszą, że kluby sportowe będą obciążone. Ja państwu mówię, że nie będą, bo mam nadzieję, że prezydent nie będzie na tyle nierozsądny, nie obciąży. Nikt klubom sportowym nie zabiera, zresztą bardzo dobre wystąpienie dyrektora poprzedniego prezesa MOSiR-u, pana Kalinkowskiego, który wszystko klubom wyjaśni. Zresztą widziałem uśmiechy na twarzach niektórych przedstawicieli. Jest taka próba wciągnięcia do swoich gierek politycznych przedstawicieli klubów przeciwko 26 radnych. Jednocześnie radni Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że w tym roku MOSiR otrzyma takie samo wsparcie finansowe z budżetu miasta jak w 2017 roku, a to oznacza zdaniem polityków PiS-u, że dotacje dla klubów sportowych nie są w żaden sposób zagrożone. Tymczasem zarząd MOSiR-u przekonuje, że dotacja dla spółki nie byłaby tylko przeznaczona na wsparcie klubów, ale również na inne zadania. W tej kwocie mamy też jeszcze pieniądze z budżetu obywatelskiego, prawda? Które 600 tysięcy, które my musimy zrobić sztuczne lodowisko na Osiedlowej. Jest to zadanie MOSiR-u. Pamiętajmy, jest bardzo duży nacisk pracowników na podwyżki. Nasi pracownicy zarabiają najmniej ze spółek miejskich. Podrożały koszty utrzymania obiektów, więc tłumaczenie, że dostaliśmy tak samo, to wcale nie dostaliśmy tak samo, dostaliśmy mniej. Bo jednak media, remonty, to wszystko kosztuje. Podczas poniedziałkowego spotkania radni opozycji przekonywali również, że są gotowi wprowadzić zmiany w budżecie miasta na 2018 rok, w tym również te dotyczące MOSiR-u, o ile zostaną one w odpowiedni sposób wyjaśnione przez prezydenta Radomia. No my jesteśmy odpowiedzialnymi osobami, na pewno nie pozwolimy prezydentowi i Platformie zniszczyć radomskiego sportu. Takie zachowanie radnych opozycji krytykuje Ryszard Fałek, przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu. To jest taka kompromitacja, to jest takie upokorzenie, kto by to nie był, czy prezydent, czy radny, czy klub, czy kogokolwiek, no tak się nie powinno robić. Budżet zawsze jest uchwalany w ten sposób, że co mamy cały rok, są pewne ogłoszenia, pewne zadania, wiemy co jest ważne. Dziś jak ja nie mam tych pieniędzy jako prezydent miasta, czy jako prezes spółki MOSiR, to ja po prostu muszę patrzeć, jak zmienić, z czego zrezygnować, jak zrobić, żeby to jakoś tam zadziałało, czyli już jakiś taki wariant awaryjny. Dodajmy, że przedstawiciele klubów sportowych obecni na spotkaniu nie chcieli komentować całej sprawy.